Andrzej Duda spotkał się z jedną z najstarszych Polek. Pani Wanda Szajowska, która mieszka w Krakowie, niedługo będzie obchodzić 108. Urodziny. Z tej okazji doszło do spotkania z prezydentem. Kobieta była niezwykle rozemocjonowana i do wizyty przygotowywała się przez kilka dni. Andrzej Duda zrobił coś naprawdę niesamowitego. Tuż przed 108 urodzinami odwiedził jedną z najstarszych Polek. To spotkanie było niezwykle emocjonujące i obfitowało w niezwykłe wydarzenia. Pani Wanda Szajowska, chociaż od 74 lat mieszka w Krakowie, nie pochodzi z tego miasta. Urodziła się we Lwowie, z którego wyprowadziła się wraz z rodzicami w 1945 roku, właśnie do dawnej stolicy Polski. Ze Lwowem łączą ją natomiast nie tylko wspomnienia, ale także fortepian, który stamtąd ze sobą przywiozła. To istotne, bo właśnie na nim zagrawa dla prezydenta Andrzeja Dudy. Spotkanie głowy państwa z panią Wandą zorganizował Maciej Krzyżanowski, który już wcześniej miał przyjemność spotkać się z 108-letnią krakowianką. Żona Macieja Krzyżanowskiego, Maria Krzyżanowska, uczestniczyła w związku z tym w rzeczonym spotkaniu prezydenta z panią Wandą. Pani Wanda nie mogła doczekać się spotkania z prezydentem. Przygotowywała się od kilku dni. Pani Wanda tak bardzo była podekscytowana i zaskoczona planowanym spotkaniem z prezydentem, że nie mogła zdecydować, w co się ubrać na jego wizytę. Lecz po zakręceniu loków i wybraniu ubioru, czekała już spokojnie na wizytę Andrzeja Dudy. Andrzej Duda zjawił się u pani Wandy w sobotnie popołudnie. Został przywitany w drzwiach słynnym walcem z Dni i Nocy. Po mini koncercie, pani Wanda ugościła prezydenta kawą wraz z Szarlotką. Oboje odbyli prawie dwugodzinną rozmowę, w której pani Wanda opowiadała głowie państwa o swoich latach młodości i tym, jak przyjechała z rodzicami do Krakowa w 1945 roku oraz jak bywała za młodych lat w wielu kasynach. Starsza pani chodziła również na bale i dancingi, gdzie uwielbiła tańczyć. Jak wspominała, spotykała wtedy wielu adoratorów, którzy za nią latali. Andrzej Duda był pod wrażeniem 108-letniej krakowianki. Tak skomentował spotkanie. Dziś zupełnie wyjątkowe spotkanie. Pani Wanda Szajowska urodziła się we Lwowie w lutym 1911 roku r. Jest najstarszą mieszkanką Krakowa i Małopolski. Pytana o przepis na długowieczność opowiada o dancingach i walku bostońskim, napisał na swoim oficjalnym Twitterze Andrzej Duda, gdzie umieścił zdjęcie z solenizantką. Andrzej Duda był pod dużym wrażeniem, jakie wywarła na nim 108-letnia Wanda Szajowska z Krakowa.
podczas rozmowy z krakowianką wyglądał, jakby nie miał ochoty opuszczać mieszkania pani Wandy, która rozbawiała go swoimi opowieściami z młodych lat. Nie ma co się dziwić prezydentowi, wszak pani Wanda Szajkowska to bardzo interesująca osoba z ciekawą historią, która mimo swojego wieku, jest nadal bardzo młoda duchem.